Ruszyły! Dobry start. Nóg to statki pozostały mocno, mocno zgrupowane na czele statki. Galopuje Fragranza Divino. Już w tej chwili na czele statki jest Bellamy. 1000 metrów do celownika, Bellamy, Fragranza Divino, następnie Core. Dalej galopuje Hybrida. Na około 800 metrów przed celownikiem na czele są zdecydowanie dwa konie. Fragranza Divino galopuje przy bandzie po zewnętrznej Bellamy. No, stawka w tej chwili się mocno rozciągnęła. Core na trzeciej pozycji, na czwartej Hybrida, na ostatniej Blackjack. Wyjście na prostą. Ta para ma przewagę nad resztą statki. Na około 450 metrów przed celownikiem przy bandzie Fragranza Divino, którą bardzo mocno atakuje Bellamy. Ta para ma przewagę, ale tam Core rozpoczyna finisz, ale nic nie wiadomo, 250 metrów do celownika. Dobrze, też ta Fragranza Divino się trzyma. Trzyma się ten kasztan bar, kasztanowa tej maści ogier, dobrze galopuje i chyba tego wyścigu, a tam przy bandzie nurt się wysyła na drugą pozycję, atakuje Fragranza Divino, dwa konie, osłab Garrison w celowniku, nurt, Fragranza Divino,
Kore. Dalej Black Jack. Na ostatniej pozycji Garrison. Nie, a chodź. Nie, że są tylko skończone, tak? Ale dobra.